Cześć, dzień dobry, witajcie. Kolejny sezon Duda kontra Szafrański. Tym razem dzięki Wam marzenia z dzieciństwa, czyli spełnienie naszych marzeń, to co chcieliśmy kiedyś mieć, to co chcieliśmy może kiedyś zbudować, a może po prostu takie marzenia, które gdzieś nie zostały spełnione za młodu, a przyszedł czas na to, żeby teraz je spełnić. Pierwszy pomysł, tych marzeń jest wiele, natomiast pierwszy mój pomysł to Jaguar XJ12C. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale Jaguar, który był limuzyną w wersji coupé, limuzyna dwudrzwiowa, silnik V12 fabrycznie. W tym Jaguarze chciałem zmienić bardzo dużo. Chciałem zostawić to piękne nadwozie, to niepowtarzalne, eleganckie sportowe auto, natomiast zmienić to, co było słabym punktem, czyli zastosować technologię, która w motoryzacji się sprawdzała. Natomiast życie narysowało swój scenariusz, pojechałem do Jeleniej Góry, to już wiecie, obejrzałem ten samochód, chciałem go bardzo mieć, dlatego pojechałem z moimi przyjaciółmi, moimi pracownikami po to, żeby mogli podjąć decyzję za mnie trochę, żebym nie podniecał się czymś, a później żebym miał problem z wyrobieniem się w kasie i w czasie. Nie kupiłem tego auta. Po wyszkiełkowaniu tego samochodu myślę, że pozamiatałbym go razem z piaskiem i szkiełkiem, tym, który służyłby do oczyszczenia nadwozia, bo było nadwozie w bardzo złym stanie, oczywiście do odbudowy, ale odbudowa trwałaby rok. Wracając, znalazłem samochód, o którym zapomniałem. Zapomniałem o swoim marzeniu. Zapomniałem o samochodzie, który wisiał u mnie w postaci plakatu na ścianie. Plakat z czerwonym, Tornado Rot, Audi Quattro. Marzenie marzeń. Pierwszy samochód czteronapędowy dopuszczony do motorsportu. Pierwszy samochód, który po tym, jak pojechał pierwsze zawody, wyprzedził konkurencję o 26 minut, czyli totalna destrukcja. Pozamiatał konkurencję, pokazał, że technologia, która jest w motorsporcie w tamtych czasach, w ogóle tak naprawdę nie pasuje. Nie pasuje do Audi Quattro. Oczywiście szybko była odpowiedź w postaci Lancia Delta HF Turbo Integrale, gdzie Lancia pozamiatała z kolei Audi. Była krótsza, była lżejsza, miała poprzecznie silnik ustawiony, oczywiście napęd na cztery koła, ale silnik bardzo zbliżony do ściany grodziowej, gdzie ten silnik był, można powiedzieć, praktycznie na przedniej osi. Audi zrobił jeden błąd. Jeden błąd, który w przypadku napędu Quattro bardzo dużo ich kosztował. Kosztował ich sukces i serię zwycięstw w motorsporcie, dlatego że silnik ze względu na skrzynię biegów i rozłożenie napędu tego Quattro był mieszączony przed przednią osią, gdzie samochód stawał się samochodem wypychającym przodem na zakrętach. Bardzo trudno się prowadził, bardzo mocna szpera musiała być z tyłu, musiał być bardzo mocno zeszperowany ten samochód centralnie, żeby dało się go rzucać i nim szybko jeździć, ale fizyki się nie oszuka i ta masa pokonała Audi. Audi oczywiście próbowało skracać nadwozie wzorem Lancia i poszerzać to nadwozie, tak żeby zacząć konkurować, natomiast niestety się to nie udało. No ale cóż, nie udało się, była porażka, a dzisiaj co się okazuje? Dzisiaj okazuje się, że Audi Quattro jest jednym z najdroższych egzemplarzy samochodów, które zapisały się w motosporcie, zapisały się bardzo mocno w historii, bo za cywilną wersję Audi Sport Quattro trzeba zapłacić nawet 3-3,5 miliona złotych, za wersję Quattro cywilną 2 miliony złotych, za wersję sportową S1 5 milionów złotych, to w ogóle jakaś abstrakcja. Nie ma tak drogiej Lancia Delty jak Audi Quattro, mimo że Lancia Delta królowała w motosporcie. I to marzenie Audi Quattro właśnie będę tworzył. Oczywiście nie kupię Audi Quattro. Kupiłem Audi GT 1.6. Przepraszam, nie 1.6, tylko 2.2 litra. W wersji napędu na przednią oś. Pięciocylindrowy silnik, 130 koni.
Będę przerabiał go na napęd quattro. Będę przerabiał nadwozie na sport quattro. Przynajmniej w dużej części. Zrobię piękną cywilną wersję, którą będę mógł jeździć na co dzień. Będę przerabiał silnik, będę zmieniał głowicę, będę dokładał turbinę. Dokładnie tak, jak to było w Audi Quattro. Jak w oryginalnym Audi Quattro. I chcę zbudować samochód. Chcę spróbować zbudować replikę. Nie będzie tam żadnej twórczości, jeżeli chodzi o wizualną stronę zewnętrzną. Tornado Road oczywiście i nadwozie bardzo zbliżone. Natomiast ma to być piękna replika. Piękne repliki kosztują w okolicach 100 tysięcy euro. Natomiast ja mam 70 kilka tysięcy złotych i zobaczymy, czy za te 70 kilka tysięcy złotych będę w stanie zbudować taki samochód. Cześć, dzień dobry, witajcie. Projekt Audi trwa. Jest w tej chwili... O kurczę, już 23. Jeszcze godzinka pracy przede mną i do domku. Natomiast no niestety takie projekty bardzo wciągają i człowiek nie może się od nich oderwać. Dużo się dzieje. Chodzi, zobaczcie. Nie wygląda to dobrze, ja wiem. Natomiast teraz jest etap przeróbki samochodu na quattro. Mamy tylną część już z Audi B3 Quattro, którą oczywiście trzeba jeszcze połączyć. Tutaj jest tunel jeszcze nieprzygotowany całkiem do włożenia, ale mniej więcej w takiej postaci wleci. Ta część jeszcze musi być obcięta do zgrzewów i na zgrzewach, tak jak było rozwiercone, będzie zgrzane z powrotem fabryczne punkty konstrukcyjne. I tak to musi wyglądać. Kawał pracy. Duży projekt, ale jest mega przyjemnie. Miało być łatwo, szybko i przyjemnie, ale jak zawsze jest tylko mega przyjemnie i mega cudownie, że można coś takiego tworzyć. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie tutaj pasuje. Na razie połapane na śrubkach, to musi stąd jeszcze wylecieć. Później dopiero będzie czyszczone, przygotowywane i zgrzewane, spawane jedne elementy z drugimi. Tutaj ta ściana, którą widzicie, jest tylko na tymczasem, dlatego że ona wyleci. Trzyma nam w tej chwili konstrukcję. Wyleci stąd i wleci ściana oryginalna z B2. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że a propos, jak już tutaj jesteście, zobaczcie, w jakim stanie jest samochód. Samochód, który jest z 82 roku i jest totalnie bez rdzy, jest nie do wiary. O, zobaczcie, to tak tutaj wygląda jeszcze. O. Jest połapane na razie na szczypcach, żeby zobaczyć, czy to wszystko do siebie pasuje, że niewiele się różni B2 od B3. Ciekawostka. Zobaczcie, goła blacha. Fabrycznie błotnik był zakładany na butylu. Tak? I przez tyle lat ten butyl nie dopuścił tutaj wody. Czyli te błotniki były zakładane wcześniej, a dopiero później było lakierowane nadwozie. Tutaj już jest przymierzone zawieszenie z B3 Quattro ze skrzynią. Oczywiście to jest też tylko przymiarka. Ono będzie musiało wylecieć, czyszczone, sprawdzana skrzynia, szkiełkowane, malowane proszkowo, nowe śruby i tak dalej. To auto ma być jak fabrycznie nowe i takie będzie. Jak przygotujemy całe, kompletne nadwozie, wtedy będzie czyszczone, lakierowane, zabezpieczane i na kolejne 30 lat będzie święty, święty spokój. Kupiłem bardzo fajny egzemplarz. Tutaj to trzeba przyznać, że ten samochód był w mega, mega dobrym stanie jak na swój wiek i dlatego jest genialną bazą do tego, żeby zrobić z tego replikę pięknego quattro. Zobaczcie tutaj. Już przyjechał body kit. Nowe progi, które są szersze. Proszę, w całości wjadą do samochodu. Także no fajnie, dzieje się fajnie. Skończę to nadwozie. Zamawiałem części do silnika.
i będę przerabiał silnik na 24-zaworowe turbo, ale to już innym razem powiem, o co w tym wszystkim chodzi, jak to będzie wyglądało. Fajna sprawa, cudowna przygoda. Wracam do pracy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kolejna noc, kolejny wieczór. Walka trwa. Audi nabiera kształtów. Już stało się quattro. Tunele, podłogi. Walka z deską dzisiaj, rozdzielczą. Tak naprawdę, dlatego że deska oryginalna do quattro to, umówmy się, majątek. Natomiast jeżeli chodzi o tą deskę, którą mam, to jest deska, która jest wykonana z fiberglasu. I teraz trzeba ją dopasować, skręcić, mocowania, uchwyty, liczniki, zegary, wszystkie kratki. A finalnie oprzyć skórą, materiałem, tak żeby po prostu to naprawdę dobrze wyglądało. I milion różnych innych rzeczy, które trzeba robić naraz, żeby wyrobić się w tych kilkunastu tygodniach, dlatego że takie projekty się robi rok, dłużej, w normalnych warunkach, jeszcze tutaj ta kasa. Cały czas, umówmy się, nie pozwala na szalenie i na jakieś szaleństwa tak naprawdę, które spowodowałyby to, że ta praca szłaby szybciej. Cały czas szukamy alternatyw, szuka się rzeczy w sieciach, w sieci, w portalach zagranicznych. Trzeba zamawiać je mocno do przodu, żeby przyszły na czas. I zbieramy wszystko naraz, także kolorowy zawrót głowy. W tej łysej głowie cały czas tam jest wojna, cały czas żołnierzyki napierniczają się między sobą. Co, gdzie, jak, kiedy, teraz, już, to, bo się nie wyrobisz, to trzeba zrobić, tamto, o kurczę, zapomniałem, ja pierniczę, dzwonię, ustalam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no, cudownie się tworzy projekty, ale też, że te projekty powstają w bólach. I ogromna ilość wyrzeczeń, która no niestety musi być, żeby to stworzyć. Będzie skończony jutro środek. Już mam nadzieję, że dospawamy go do końca i będziemy mogli zająć się zakładaniem bodykitu. A w międzyczasie sobota, wyjazd do tapicera, ustalenie z nim szczegółów, żeby znalazł też termin na to i żeby się przygotował, żebyśmy mogli paść z telewizją i pokazać, jak takie cuda się tworzy. Słuchajcie, tego nie widzieliście. Audi z zewnątrz właśnie pomalowane. Jest niesamowity ten kolor. Po prostu mistrzostwo świata. Wnętrze w telewizji, z zewnątrz na social mediach. Także obserwujcie dalej, jak będziemy składać samochód, bo wtedy będzie nabierał prawdziwego smaku. Zobaczcie, coraz bliżej szczęścia. O, zawieszenia. To wszystko na nóweczkę naszej produkcji Amorki. Wkłady polskiego producenta. Tutaj nie będziemy reklamować, ale wkłady około 400 zł za komplet, chyba 450 przód i tył. Także jest ok. To wszystko tak pięknie wygląda. Zobaczcie. Biżuteria. Kocham biżuterię. Mój dekielek wyfrezowany. Każda śrubeczka nowa. Wszystkie rzeczy na nóweńkę. O, już pedały siadają, biegi już są. Z tyłu zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Wystarczy. Zobaczcie, tak jakby to był zbudowany zupełnie nowy samochód. O. Jeszcze wam coś pokażę teraz. Zaciski Volkswagen Touareg.
800 zł komplet używanych zacisków. Pamiętajcie, to są świetne aluminiowe zaciski, czterotłokowy przód, czterotłokowy tył. Beczkę, o, i tomeczka. Proszę bardzo, tutaj dziubią przy te dwójce. Co będziemy robić na targach? Pić. To, wy nie, to w takim razie nie jedziecie. Słuchajcie, to jest kłamstwo. Pracować właśnie. Dokładnie, ale zgodnie powiedzieli pić. Przypomnienia? Dla przypomnienia, proszę. Prosiak siedzi w te dwójeczce. Te dwójeczka jedzie na targi. Już. Zobaczcie. Były czarne, były brzydkie, 800 zł komplet, a są piękne. To jest przód i to jest tył. Taki designek. Także widzicie, a działamy. Myślę, że niedługo będzie finisz z Audi. Kolejny temat. Duży hamulec, który zmontuję do Audi, jest przepiękny, tak? Zobaczcie. Proszę. Volkswagen Touareg, hamulce Brembo, czyli topowy zacisk, cztery tłoki z jednej, cztery tłoki z drugiej strony. I oczywiście taki hamulec założyć teoretycznie nie jest filozofia, natomiast trzeba wziąć bardzo dużo rzeczy pod uwagę. No i też czasami pójść na pewne kompromisy. I teraz tak, dopasowanie szerokości felgi, dopasowanie odsadzenia felgi, tak żeby dobrze wyglądała w błotniku, ale uwaga, jeżeli zrobimy to w ten sposób, to może właśnie się taki hamulec nie zmieścić, bo im szerszy samochód, im mniejsze te zmierzające do zera, no to wtedy wiąże się to z tym, że mamy bardzo mało miejsca na to, żeby od tarczy dojść na zacisk. I teraz tak, tarcze hamulcowe, zobaczcie, są tak, dopasowane od Lexusa, Techstar, z odsadzeniem takim, że tarcza przeszła o centymetr dalej w stosunku do serii, do amortyzatora. Teraz tak, wzięliśmy felgę na testy ET0, niestety nie zmieścił się nam tutaj ten potężny zacisk, który będzie zamontowany z przodu, ocierałby o ramiona felgi, bo pamiętajmy, że te ramiona są przesunięte do środka, jeżeli ET mamy mniejsze, czyli felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz i jest większy rand oczywiście. Natomiast wzięliśmy ET20 po to, żeby schować felgę do środka, żeby ten rand był mniejszy. Dalej zostaje nam tyle samo miejsca do zacisku i zastosowaliśmy szpilki, proszę, które są wkręcane w piastę i dystanse. Tak? I tutaj jest bardzo ważna rzecz, takie dystanse można zastosować do 25 mm, nie stosując przejściówki, tylko właśnie dłuższe szpilki, tak jak tutaj. Pamiętajcie, że po założeniu felgi zawsze musimy mieć minimum 7 gwintów, żeby ta felga się trzymała. I teraz tak, dystanse, bardzo ważna rzecz, żeby były dobrze wykonane, z dobrego materiału, żeby była dobra szpilka, jak ja to mówię, żeby nie były odlane z widelca, plastikowe, tylko to musi być gwarancja tego, że będzie działało. Tutaj zawsze, przynajmniej my robimy u mojego przyjaciela w Mielcu, w firmie Gitkar, takie rzeczy, bo wtedy mam pewność, że to będzie działało, tak? Także pamiętajcie, nie kupuje się przypadkowych Chińczyków, tylko dorabiamy je pod zamówienie takie, jak trzeba. No. Tutaj, jeżeli chodzi o firmę Gitkar, no to robią mi do rajdówek adaptery, robią mi szpilki do rajdówek, gdzie w rajdówce ta przyczepność jest potężna, bo jedziemy na sliku rozgrzanym, czyli dwa razy większa przyczepność niż tradycyjna opona, czyli te obciążenia na szpilki idą kosmiczne i nigdy mnie nie zawiodły, także tutaj dzięki wielkie. Tyk. Po jednym strzale. Folia transportowa. Dobrze, wklepiemy. Kto ma paznokcie w firmie? Sekretarka. Dzwoń po sekretarkę. Mówcie. O, uwaga. I ciach. I tak wygląda teraz felga w całości. Proszę bardzo, ciach.
No i słuchajcie, felgi gotowe. W telewizji nie będziecie widzieć, jak to pało. Proszę. Bezbarwny położony, naklejeczki wklejone po bazie, przykryte bezbarwnym, także będą na zawsze. I zobaczcie, jak piękne felgi można zrobić, no, ze średniej, jakby to powiedzieć, może nie jakości, ale ze średniego designu Chińczyka. Chińczyka skądinąd bardzo, bardzo, bardzo dobrego. Lekka felga, dobry stop, bardzo mocna felga i tania. 800 sztuka. A po tuningu wizualnym wyglądają, jakby kosztowała przynajmniej 1000 euro sztuka. I najważniejsze jest to, że design perfekcyjnie gra z tamtymi latami. Poczekaj, zobaczymy, czy zgaśnie kontroleczka oleju. Jeszcze zobaczmy tutaj. Tu mamy OK, OK, próba. Cześć, witajcie w niedzielę. Mam nadzieję, że Wy przed obiadkiem. Mamy godzinę 10:30. Wprawdzie wszyscy mówią, że w niedzielę praca się obraca, natomiast no nie ma wyjścia. W przyszłym tygodniu wielki finał i oddanie Audi. Dlatego musiałem się pojawić. Wprawdzie pojawiłem się dopiero pół godziny temu. Zaraz się przebieram i biorę się za robotę, dlatego że trzeba było w tą niedzielę troszeczkę odespać. Natomiast naładowane baterie, wypoczęty, o ile można to tak powiedzieć. No i zobaczcie, na jakim teraz jestem. O. Tutaj mamy tył. Sorry za bałagan tutaj na hali, ale po prostu wszystko dzieje się naraz. Tutaj już zegary podpięte. Dzisiaj będę podpinał licznik, bo muszę zrobić fuzję licznika starego typu na licznik podobny do Sport Quattro. Dlaczego podobny do... Dlatego, że to licznik z Audi setki. Do Sport Quattro licznik jest nieosiągalny, natomiast został przerobiony w ten sposób, żeby idealnie odzwierciedlał Sport Quattro. Idealnie, żeby był bardzo podobny i żeby ta stylistyka tego licznika była dokładnie taka jak Sport Quattro. Przód. Zaczyna już to wyglądać. Genialna sprawa. Lampy przednie. Passat B2, kupiłem je na Oliksie, trafiłem komplet za 80 zł plus wysyłka, czyli tam koło 100 przyszły na miejsce. Bardzo dobra cena, oczywiście czyszczone w środku, bo one mają też 30 parę, 40 lat. Natomiast już zamienniki, które były po 100 parę 10 zł, są niedostępne. Gdzie napotkałem większe problemy, jeżeli chodzi o oświetlenie? Słuchajcie, no kierunkowskazy. Kierunkowskazy musiałem kupić w Szwajcarii. 236 franków za szwajcarskich za parę, czyli powiedzmy, że około 800 parę 10 złotych. Tutaj są do nich kierunkowskazy. Są to oczywiście zamienniki, ale idealnie zrobione na wzór oryginału. Oryginalne już praktycznie niedostępne, niestety, do tych samochodów. Budując ten samochód, złapałem trochę kontaktów na świecie też, umówmy się, bo okazuje się, że to bardzo modny samochód, do którego produkuje się dużo rzeczy, ale niestety, tak jak cena oryginalnego Sport Quattro, czyli 1 200 000 euro chyba w tej chwili się sprzedało, gdzieś jakaś abstrakcja, jest to oderwane od rzeczywistości całkiem, tak i do replik, które są w modzie, te ceny też są kosmiczne. Środek, deseczka. Tutaj zobaczcie. Jest Gekon, czyli znak firmowy Quattro i napis Quattro wytłoczony. Ta deska jest cała
obszyta, oklejona, nie obszyta materiałem. Ja mówię, że oklejona papą. Taką papą, jak oklejane deski są fabrycznie. Tak samo i tunel środkowy. Replika gałki. Sport Quattro, kupiłem ją. Zobaczmy, tak, może zbliżmy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, teraz. Audi Sport Quattro. Kupiłem ją w Bułgarii. 120 zł z wysyłką. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak się wydaje, że takie auto jest proste do zrobienia. Natomiast umówmy się, że cały czas jest walka. Szyba była włożona, jest wyciągnięta, dlatego że listewki trzeba włożyć najpierw. Już nie pamiętam tych rzeczy, jak te auta dawniej się składało. Byłem zbyt małym chłopakiem, żeby dobrze to pamiętać. One mnie podniecały, kręciły, ale nie pamiętam, jak przy nich pracowałem w tamtych latach. To były piękne czasy, natomiast po prostu gdzieś już dawno z tego typu samochodów się wyszło. Natomiast co mogę powiedzieć, te samochody są świetnie skręcone, mają dużo śrub, nie jest nic tutaj na klikach. Dzisiaj samochody składa się na klikach, później one po jakimś czasie trzeszczą, jak się je rozbierze i złoży, no to zaczyna się, jakby to powiedzieć, Armagedon, czyli wszystko w samochodzie żyje. Przepięknie ten samochód wygląda, naprawdę. Ta kierownica, która została odnowiona, jest genialna. Zobaczcie z bliska, też Sport Quattro, tutaj to jest dokładnie kierownica taka, jaka była w oryginale. Pasy, napisał do mnie facet z Radomia, że robi takie pasy. Słuchajcie, oznaczę go w poście, tak że będziecie widzieć, kto to robił dokładnie. Za te pasy zapłaciłem kilka stów. Ceny kompletu to jest od kilkuset złotych, nawet do 1800, w zależności jaka taśma, jaki pas, jaka zaawansowana technologia. Z przodu i z tyłu Sport Quattro pasy. Ma do wyboru, do koloru, do wszystkich samochodów, także tutaj dostaniecie linka, żebyście mogli dla siebie, jak się Wam taki patent spodoba, takie pasy zamówić. No i co mogę powiedzieć? No dzisiaj mam w planie złożyć drugie drzwi, włożyć tą szybę, podpiąć zegar i zostaną de facto tylko tapicerki, ustawianie linii, maski, przednie zderzaki, spryskiwacze i tak dalej. Ten samochód ma być cywilny, czyli to wszystko musi być tutaj dokładnie tak jak w samochodzie cywilnym. Jeżeli chodzi o komory bagażnika, no musieliśmy tutaj zrobić delikatną fuzję, dlatego że no, zbiornik mamy z B3, którą udało mi się wziąć na kawałki. Widziałem w komentarzach, że zarzucacie mi ceny, że za 2000 zł Audi B3 Quattro. Nie Audi B3 Quattro, tylko zgnita buda, z której wyciąłem kopuły i pewne elementy i napędy. Znalazłem same napędy oczywiście do takiego Audi B3 Quattro razem ze skrzynią biegów za 1600 zł na OLX. I kształtowały się ceny między 1200 w zależności od stanu do 1900, do 2000 chyba nawet. Natomiast jeżeli trafiła mi się buda, z której mogłem wymontować części za 2000 zł, no to już, jakby to powiedzieć, nie było się nad czym zastanawiać. Dlatego, że miałem napęd i mogłem sobie powycinać z tej budy co chciałem. Plus tego jest taki, że ta buda i tak by musiała, firma, która Topikar, która tą budę mi sprzedała, części z tej budy mi sprzedała, musiałaby to rozebrać, czyli koszty by miała dodatkowe z rozebrania, a i tak finalnie sam szkielet poszedłby do sprasowania w kostkę. Oczywiście do Topikaru oddałem wszystkie elementy, drzwi, resztkę nadwozia, fotele, koła i przeróżne inne rzeczy, czyli oni dalej mają już przygotowany towar do sprzedania, a buda, którą odwiozłem, chyba już jest kostką i chyba już pojechała na przetop. Także ta cena 2000 niby mało, ale piszecie w komentarzach, że cena 2000 za Audi B3. Nie! Ten samochód nie miał silnika, nie miał błotników, nie miał zderzaka, nie miał lamp. Wszystkie wyposażenia z wnętrza zostały oddane.
Drzwi zostały oddane, szkielet został oddany po tym, jak wyciąłem kopuły z tunelem i ten dół. Także de facto zapłaciłem za kawałki blachy, które by zostały sprasowane i zapłaciłem przy okazji za dwa razy sanki, przód i tył, dyfer, skrzynię i przednie zawieszenie, które było i tak szrotem do odnowienia. Także ta cena wcale nie jest jakaś cudowna, ale opłacało mi się, bo miałem w jednym kawałku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, naprawdę budowanie takiego projektu można zrobić bardzo drogo, czyli idziemy do poszczególnych fachowców, zamawiamy rzeczy, każdy musi sobie za pracę policzyć, każdy za wiedzę sobie musi policzyć i później wychodzi cena i albo płacimy za coś, tak jak na przykład tutaj wydech, 5-6 tysięcy złotych, albo kupujemy zabawek. Jak chcecie wiedzieć, w M-Tuningu kupiłem rurki, kolanka, łączniki i zapłaciłem 900 zł. Zrobiłem to sam i układ wydechowy mam z nierdzewki cały za 900 plus moja oczywiście robota, której się nie liczy. Można było zawieźć ten samochód do fachowca i powiedzieć, zrób mi wydech i zapłacić 5 koła, tak? Także to tak wygląda. Naprawdę bierzcie, staram się Wam przekazać po prostu rzeczy, w jaki sposób możecie sobie sami radzić. Ja nikomu nie chcę na złość zrobić, że te ceny są takie, a nie inne. Tylko po prostu chcę Wam pokazać drogę, jaką alternatywę możecie zrobić. Oczywiście, jeżeli lubicie dłubać, macie na to czas i możecie się poświęcić sobota, niedziela, noce, wieczory, żeby coś takiego samemu zrobić i można to naprawdę zrobić tanie. Zbudowanie takiego auta za te 70 tam parę tysięcy złotych to jest w ogóle jakiś armagedon i umówmy się, że nie ma opcji, żeby zlecić komuś takie auto i zbudować za te pieniądze, ale jeżeli będziecie to robić sami, szukać alternatyw, szukać innych różnych rzeczy, to na pewno jesteście w stanie takie auto zrobić, ale niestety trzeba poświęcić kawał swojego życia, bo umówmy się, że tutaj jest to setki roboczo godzin, żeby po prostu wziąć i takie coś stworzyć. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest wielki burdel, za przeproszeniem. Wentylatory, proszę. Po stówce ze złomu. Leżą. Jeden już jest zamontowany w aucie. Tak? Pojechałem do Ernesta, kupiłem. Powiedziałem mu, wybieram jeden, resztę ci oddam, zwrócisz mi pieniądze. I tak, jakby to powiedzieć, jest zrobione. Mogłem zamówić oryginalny, dedykowany wentylator ze zwiększoną mocą, zapłacić za niego 1000 zł. Nie byłoby żadnego problemu. No ale szukanie alternatyw, jak widać, czasem się... Trzeba chcieć poświęcić temu trochę czasu i spróbować to złożyć do kupy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystko naraz. Kable, fotele. Tu jest taki bałagan, że nienawidzę bałaganu, ale przy już tak intensywnej pracy nie jesteśmy w stanie z tego bałaganu wyjść, dlatego że staramy się pracować, działać, a nie próbować układać rzeczy. To jest wszystko rozłożone, listwy, proszę. Tutaj jest ta szyba, tam leży radio do zamontowania, tutaj jakieś kołki plastikowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę da się coś takiego zrobić, tylko trzeba się mocno, mocno poświęcić i oczywiście trochę doświadczenia w tym, co się robi, żeby wiedzieć, z czym co połączyć. Natomiast naprawdę staram się Wam w tych programach przekazać, w jaki sposób ja te patenty stosuję, w jaki sposób można sobie radzić i w jaki sposób można zbudować za nie największe pieniądze cudowny samochód i spełnić cudowne swoje marzenie, bo spełnianie marzeń w życiu jest najważniejsze. Życie jest za krótkie, żeby tylko walczyć o, nie wiem, o pieniądze, o pozycję społeczną. To jest za krótkie. Trzeba spełniać marzenia i trzeba robić coś dla siebie. Jedni lubią wyjechać na wczasy, pochodzić po górach, ja też lubię. Natomiast inni lubią dłubać i tworzyć coś fajnego i to im sprawia największą przyjemność. I właśnie mi to dłubanie, tworzenie takich różnych samochodów i spełnianie tych swoich marzeń za każdym razem jest wspaniałe. Kolejny raz powtórzę, że telewizja, za co jej bardzo dziękuję, TVN Turbo, pozwoliła mi na to, żebym spełniał marzenia, na które kiedyś, jak byłem młody, nie miałem pieniędzy, a teraz na spełnianie tych marzeń nie miałbym czasu. A pod pretekstem nagrywania programu sam się tłumaczę przed sobą, że
Przecież nakręcam program, kręcimy materiał do telewizji, dlatego to buduję, a tak naprawdę telewizja jest tutaj przy okazji, a ja staram się spełniać swoje marzenia i świetnie się przy tym bawić jak dzieciak, który kiedyś bardzo chciał i nie miał na to pieniędzy, a teraz jako pan, który musi pracować i prowadzić firmę, nie miałbym na to czasu. Także słuchajcie, no jeszcze się przyjrzyjcie. W przyszłym tygodniu oddanie. Także mam nadzieję, że się wyrobię. Jesteśmy naprawdę blisko szczęścia. Jak ja to mówię, wszystkie ręce już poszły na pokład. W wolnych chwilach, których nie ma u mnie w firmie, chłopaki działają ze mną, żebyśmy to mogli do kupy poskładać. Także dziękuję całemu mojemu zespołowi też za to, że jest wyrozumiały, że gniotę i proszę, żeby porzucić prace firmowe i żeby po prostu przyjść na 2, 3, 4 godziny i mi pomóc skończyć projekt. Jest cudownie. Jest cudownie, jest piękny, jest wspaniały i tak dalej. Także te konsole, to wszystko. Konsole środkowe, zobaczcie, fajna sprawa. Stare, dobre czasy. Kto wie, co to jest? To czekam w komentarzach, jak ktoś wie. Z młodych pewno będziecie mieli problem, natomiast starsi wiedzą, do czego to służy. No jest pięknie. Jest pięknie, cudownie. Już nie mogę się doczekać, aż uruchomię go w 100%, bo silnik już pali, działa. Natomiast żebym go uruchomił w 100% i żeby ten samochód mógł wreszcie ujrzeć światło dzienne, wyjechać z tej hali, wjechać na tą hamownię, która jest tam z tyłu, stoi na niej C2, wystroić ten samochód. Na początek bez emocji jakichś strasznych, żeby nie przegiąć, żeby nie wysadzić tego silnika. Myślę, że na początek 300 koni, a później będziemy widzieć, jak się sytuacja będzie rozwijała. Trzeba go wystroić, dotrzeć, bo on wyjedzie stąd i pojedzie prosto na oddanie i na spotkanie z Przemkiem. Przemek, pozdrawiam cię. Do zobaczenia już za tydzień. Będziemy się dobrze bawić. Także wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla was. Miłej niedzieli. I widzimy się za tydzień. Znowu w TVN Turbo 13:15 na oddaniu, na wielkim spotkaniu. Bawcie się dobrze razem z nami. Mam nadzieję, że projekty się wam będą podobać. Także do zobaczenia, wszystkiego dobrego, a ja wracam w tej chwili do tego, żeby rzeczywiście za tydzień był program na antenie. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, wczoraj był finałowy odcinek, wielki finał. Wprawdzie nie ma jeszcze wyników głosowania, ale w tym momencie już to szczerze nie jest aż tak ważne. Najważniejsze jest to, że dzięki wam między innymi byłem w stanie spełnić swoje marzenie i auto z plakatu. Zobaczcie, dzisiaj stoi tutaj koło mnie w realu i to jest piękne, a propos marzeń. Dzisiaj są inne czasy, dzisiaj są inne marzenia, ale pamiętam tamte czasy. Pamiętam, jak była informacja o tym, że pojawi się nowy model samochodu. Czekało się, aż wyjdzie gazeta i pamiętam, w dzień, w którym gazeta miała się pojawić, stałem przed kioskiem, zanim kiosk był otworzony, po to, żeby tą gazetę dopaść jak najszybciej, kupić ją za jakieś zaoszczędzone pieniądze, które dostało się od babci, dziadka, mamy, taty. Słuchajcie, aż ciężko mi o tym mówić, ale brało się tą gazetę, biegło się z nią do domu. Ja pamiętam ten zapach papieru, który był już w jakiś sposób pobudzał wyobraźnię. Siadało się w pokoju, przeglądało się delikatnie kartka po kartce, żeby tej gazety nie uszkodzić, dochodziło się do rozkładówki. Na rozkładówce delikatnie zszywki się odginało, tak żeby plakatu nie uszkodzić. Wieszało się ten plakat na ścianie i słuchajcie, później na ten plakat człowiek patrzył i wydawało się, że zna się każdy szczegół tego samochodu, dlatego że te szczegóły budowała wyobraźnia. Są też inne, prostsze rzeczy. Wy młodzi tego na pewno nie czujecie, bo te marzenia są inne, ale pamiętam do dzisiaj
zapach Peweksu. To taki sklep z rzeczami niedostępnymi w Polsce, z rzeczami zachodnimi. To pachniało zupełnie inaczej. Marzyło się o gumie do rzucia, marzyło się o czekoladzie, marzyło się o dżinsach i marzył człowiek o tym, że kiedyś będzie go na to stać, żeby wejść do tego sklepu i te rzeczy kupić. Właśnie tutaj odnośnie marzeń, które są dzisiaj inne dla młodych. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Niezależnie od tego, z jakiej rodziny jesteście, niezależnie od tego, jaki jest wasz status majątkowy, niezależnie od tego, czy jesteście z malutkiej wsi, czy z potężnej metropolii, pamiętajcie, warto marzyć, dążyć do celu, bo te marzenia się, jak widać, spełniają. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie kolejny sezon, że będziemy mogli spełniać dalej nasze marzenia, że może tym razem wasze. Także piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jakąś japońską motoryzację, czy chcielibyście zobaczyć, nie wiem, francuską motoryzację, czy może jakiegoś Mercedesa, a może BMW. Może tym razem będę robił coś, żeby spełniając swoje marzenia, spełniać bardziej też wasze. Dziękuję całemu mojemu zespołowi, dziękuję całej ekipie TVN Turbo, cudownej mojej, z którą nagrywam. Dziękuję stacji za możliwość spełniania marzeń. No i dziękuję tobie oczywiście, Przemek, za wspaniałe wrażenia, cudowną zabawę i za to, że mogliśmy się w tym sezonie bawić. Bawmy się też w kolejnym. Do zobaczenia. A ja teraz będę się cieszył moim autem z plakatem.